No zaczynamy Studio PAP. Jarema Jamrożek. Dzień dobry. Moi mi Państwa goście, Mada Jakimowicz, psycholog, psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim, bo generalnie mamy dzisiaj rozmawiać o wypaleniu zawodowym, o tym, o tym, że Polacy są przemęczeni, ale zanim do tego przejdziemy, dzisiaj jest 31 dzień października. Dzisiaj mamy koniec października, ale dzieciaki doskonale wiedzą, że mamy Halloween. To ja zacznę od to tego. Właśnie też. No właśnie. To jest zabawa, tylko. Właśnie, to jest zabawa? To jest zabawa. To nie jest gloryfikacja śmierci? A jak się gloryfikuje śmierć? Poprzez ym, robienie wyjątkowych uroczystości. Dzieciaki przebierają się za kościotrupy, za Czyli jakieś... Czyli się stra... bawią. Czyli to jest stała definicja zabawy, bo nie musimy obrażać czyichś wartości albo ukierunkowywać myśli, że to jest gloryfikacja. Dzieci się bawią i mają dzięki temu właśnie tolerancję, dlatego że różnie kulturowo podchodzimy do różnych świąt. to mhm. też jest w porządku. Dla dzieci to jest czas kreatywności, czas spędzania sp społecznie, budowania relacji, czas z rodzicami, dostawania słodyczy, proszenia o te słodycze. I myślę, że jakby się zapytało dziecka, czy to jest czas gloryfikacji śmierci, ona by w ogóle nie wiedziała, o co pytamy. Ona by po prostu powiedziała, ja się bawię, ja się przybieram. To jest dla mnie czas przyjemny. No ale śmierć to jest poważna sprawa. Dlatego no, mamy moment... dwa święta. Dzisiaj mamy Halloween, jutro. dzisiaj jeszcze to są chyba zaduszki, a jutro to już jest Święto Zmarłych. Czyli dzisiaj jesteśmy w Wigili do Święta Zmarłych, i Święto Zmarłych to jest inne święto. Które w naszej kulturze jest obchodzone jako czas refleksji, czas spędzania z bliskimi, czas czasami jeszcze wracania do, do żałoby czy, czy, czy czas, w którym wracamy, myślimy o tym, przeżywamy. I to są dwa różne święta, które można na dwa różne sposoby przeżywać i one nie muszą ze sobą kolidować. To jest problem, że to jest nie nasze święto, że to jest z Ameryki przywiezione? No to się zastanawiamy, że... Jeśli ktoś chce zrobić z tego problem, to pewnie to będzie problem. Ale jak to zależy od podejścia. To tak samo no jeansy też przyszły z Ameryki, czy to jest problem, że my je nosimy. Wszystko zależy od naszego podejścia. Czy my to traktujemy jako zabawę, czy jako gloryfikację. I w zależności od tej narracji, tak będziemy do tego podchodzić, to będziemy widzieć albo jako zło, albo jako dobro, bo zachowania złe też mogą się wydarzyć podczas Halloween. Właśnie komuś zamiast się oswajać ze śmiercią, zamiast yy, bawić się sytuacją przejść w jakąś agresję, no to to jest złe zachowanie. I to niezależne od tego, czy to przyszło ze Stanów, czy skądkolwiek in, in, indziej, zachowanie złe to zachowanie złe. Czyli takie, które moralnie nie powinno być, ani etycznie nie powinno być akceptowalne. I na to trzeba zwracać uwagę. Ale samo święto, zarówno jedno, jak i drugie, nic złego w sobie nie mają. Czy my powinniśmy się oswajać ze śmiercią? Myślę, że tak. Część, częścią życia jest śmierć. I to jest y, coś trudnego, coś bolesnego, często zaskakującego, ale jest to Część naszego życia i udawanie, że tego nie ma, albo straszenie śmiercią też nie jest w porządku, bo, bo przecież, jeżeli tak samo jak starość nastąpi, tak samo jak następują różne zmiany w naszym ciele, w naszym, e, w naszym patrzeniu na świat, no to po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić, opatrzyć się, co nie znaczy, że emocje będą mniejsze, po prostu będzie inna narracja. Na to. A my lubimy się bać? Ech. Pewnie to zależy. To zależy kto, i to zależy też do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Czy, czy mamy w sobie potrzebę strachu? Czy mamy potrzebę też takiego, że, że jakby jakąś jedną z wielu emocji, które posiadamy, jest strach, i ten strach musi ta emocja również musi zostać zaspokojona? Strach to emocja pierwotna, więc ona występuje naturalnie, albo jak się, boi, jak się czegoś boimy, to albo uciekamy albo walczymy. I teraz im więcej tego strachu było w czasach, kiedy się jakby rozwijaliśmy, kiedy budowaliśmy swoje patrzenie na świat, jak to jak wygląda nasz świat. Jeżeli tam tego strachu było dużo, no to tym bardziej będziemy szukać tego strachu. A jeżeli, jeżeli jeżeliśmy, byliśmy wychowywani w sposób bezpieczny i strach był, no, nie zawsze się chciałam powiedzieć kontrolowany, nie zawsze jest kontrolowany, ale jest właśnie częścią, no bo jakby my jako rodzice pokazujemy, uczymy co robić z tym strachem, jak można reagować. Są sytuacje, kiedy faktycznie trzeba uciekać, kiedy są sytuacje, kiedy należy reagować, więc to, to jest bardzo indywidualna kwestia. Jeżeli, ja bym się bardziej zwróciła na to, co, czy, co powoduje strach, czyli jeżeli my się boimy i zaczynamy w, iść na Halloween z nożem i komuś robić krzywdę, to, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Mm. Ale jeżeli my się boimy i mamy nauczone re, reakcje na ten strach, na adekwatne do sytuacji, e, no to strach też jest bardzo potrzebny. Dzisiaj będzie pewnie wysyp filmów halloweenowych, czyli takich, gdzie będą horrory, thrillery, rzeczy, które wywołują właśnie w nas ten strach. E, Powinniśmy to oglądać? Może inaczej. Kto się decyduje na oglądanie takich filmu? Czy coś z nami jest nie tak, jeżeli oglądamy takie filmy, kiedy na ekranie no, no jest ta, ta wręcz czasami bardzo brutalna przemoc? Mm -hmm. Wie panie ten clown y z piłą mechaniczną i tak dalej. No tak. Nie jest to normalne. Y mam nadzieję, że to nigdy się nie zdarzy normalnością, nie będzie to, że ten świat z ekranu przejdzie do świata rzeczywistego. Jeżeli ktoś ma takie fantazje, to jest coś, na co bym zwróciła uwagę i skonsultowała się ze specjalistą, ale jeżeli szukamy takiego dreszczyku emocji, no też w sumie jest Halloween, nie? Potrzebujemy zgodnie z tym, czasami szukamy, ale inne osoby potrzebują tego dnia wyciszenia i może przygotowują się do tego świata, które będzie jutro i to też jest w porządku. Nie uważam, żeby było coś nienormalnego z kimś, jak potrzebuje tej adrenaliny, jak potrzebuje się bać. Bardziej bym się zastanawiała, co, czy właśnie czuje strach, czy może czuję coś innego, czy znaczy, na przykład podniecenie w związku z tą Dreszczyk emocją. emocją. Dreszczyk emocji też jest w porządku, no bo czy każdy z nas nie może być bohaterem yy, w kanapie w swoim <laughs> domu, oglądając coś strasznego? To a propos e, tego, czy, czy lubimy się bać, czy jakich emocji poszukujemy. Czy w Polsce mamy problem z przemęczeniem w pracy? Czy jest tak, że przychodzimy do pracy, i, i jedyna emocja, jaką wywołuje w nas ta praca, to takie zmęczenie, sfrustrowanie e, i, i chęć ucieczki? Statystyki pokazują, że niestety idziemy w tym kierunku, że, że ludzie są przepracowani, e, że są też grupy wiekowe, które są tym bardziej obciążone. To są te e, grupy mi milenialsów i wzwyż, które przyzwyczai przyzwyczaiły się do pracowania ponad 40 godzin. To jest taki mniej więcej wiek? To wiek jest... 30, plus, 35 okay. plus. E, to, to są osoby, które też są przyzwyczajane, że zaciśnij zęby. I pracy, czyli to jest jakby ten sposób myślenia. Mm. czyli Jakaś siostra się przypominała, trzeba, co nie Ale to no właśnie, to, bo to są, to są te wspomnienia, te zdania, które będą gdzieś musieliśmy je usłyszeć. To pokolenie Z, czyli to pokolenie przed 30 rokiem życia, około 25, oni się czują przemęczeni często, gdy mają proporcję 38 godzin, to oni wprowadzili ten piątek zdalny, e, wszystko ma swoje plusy i minusy. I jeżeli idziesz do pracy i masz nastawienie, że to jest męczarnia, to znaczy, że coś jest bardzo nie tak. Może Ale nie to... takie z nami? Czy nie takie jest z pracą? Czy nie tak jest z szefem? Gdzie szukać problemu? Yy, yy, taka moja myśl, że to zależy. Yy. Yy, to zależy, bo, to, bo jeżeli... Ja mam w głowie, że ja muszę zacisnąć zęby, że ja muszę i teraz uruchamia się mój perfekcjonizm, uruchamia się moja nadzieja, że jak ja będę tak tyle rzeczy robić i dzięki temu uzyskam wymarzony awans, ale w sumie o tym nie za bardzo mówię, nie za bardzo wyznaczam granice, to coś ja robię takiego, że ja się wykańczam. Ale jeżeli ja dostaję otwarte komunikaty od szefa, od kogoś, co jest wyżej mnie, czy menadżera, że to tak ma wyglądać, że ty siedzisz po godzinach i że to jest normalne, to to też nie jest w porządku i to od nas zależy, czy się na to godzimy, czy nie. Oczywiście wielu ludzi wtedy przychodzi lęk, że ale jak to? Ja mam kredyt, dzieci, coś tam i ja to wszystko muszę utrzymać. Spirala lęku polega na tym, że poddajemy się Temu przekonaniowi, przekonaniu, że tak muszę iść, to muszę robić, jeszcze bardziej się pogłębia lęk, bo, bo, bo potwierdzam sobie, że ja muszę to robić, więc jeszcze bardziej się pogłębia lęk, że jeśli zmienię swoje, swoje postępowanie, zmienię, na przykład powiem, że się na to nie zgadzam, że to wyobrażenie o tym, że zostanę bez pracy, bez pieniędzy, potwierdzamy sobie to. Więc no jeżeli jest bardzo wysokie przemęczenie, które się objawia tym, że mi się nie chce, że mam czasami nawet i odruch wymiotny na samą myśl, myślę o pracy, obrzydzenia, apatii, przestaję robić rzeczy, które sprawiały mi przyjemność, nie mam chęci do życia, to już to nie jest znak. To już coś to już, to już głębokiego się dzieje i należy sobie jakoś pomóc, albo zacząć od rozmowy z kimś bliskim albo pójść do specjalisty. Oczywiście w firmach są hr -y, są osoby, które powinny się tym zająć. A w ale tych nowoczesnych. Powiedzmy sobie, że w tych nowoczesnych korporacjach e, zachodnich, w tych polskich firmach, to się dopiero pojawia, moim zdaniem. Tak, to się pojawia. Chociaż w tych nowoczesnych, jak to po, e, powiedziałeś, e, myślę, że często jest właśnie takie, taki strach przed pokazaniem, bo my to uznajemy jako słabość. Przynajmniej właśnie to pokolenie mhm. milenialsów i wyżej, że słabość, kiedy ja nie daję rady, co oznacza, że nie wykonuję wszystkich obowiązków e, i się tym nie dzielimy. Z drugiej strony, właśnie ta perspektywa, co, 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 czy to zostanie zaopiekowane? Czy właśnie ja zostanę źle odebrana? Nikt mi nie pomoże. A w tych mniejszych firmach, i to też oczywiście nie jest zasada, e, czasami jest ta atmosfera rodzinna, ta atmosfera wsparcia, że jak widzą, że się źle czujesz, to idź do domu. I to jest okej, okay, że ktoś inny wykona twoją pracę, albo po prostu nic się nie stanie, jeśli ona zostanie wykonana później. Z badania Bezpieczni w Pracy 2024, 47% pracowników odczuwa zmęczenie psychiczne często lub codziennie. Czym jest to zmęczenie psychiczne? Mhm. O takie Przeciążenie, takie przeciążenie w, z myśli, że kończę pracę, ja myślę o tej pracy, że, że to przeciążenie polega też na tym, że ja się zadręczam tymi myślami, że ja mam takie poczucie, że ta praca nie została skończona, że może jest jakiś problem, który nie został rozwiązany. Czyli przeciążenie często objawia się myślami, konkretnymi myślami lub obrazami, a to może prowadzić do myśli lękowych, czyli do wizualizacji najgorszych scenariuszy, które są z boku na to patrząc, trochę irracjonalne. Ale jeżeli ktoś jeszcze w firmie powiedział, że oni w taki sposób kończą z, z pracownikami, którzy się stawiają, no to, to to się wydaje tym bardziej realne. A na zmęczenie psychiczne w co może się przekształcić? W depresję, w myślenie lękowe, w całkowite wycofanie, w bardzo wiele autoimmunologicznych chorób. Insulinooporność, Hashimoto to jest autoimmunologiczna choroba, czy cukrzyca, która, która jakby jest objawem tego, że my nie słuchamy tego ciała, który mówi dość, odpoczny. A umysł mówi nie mogę. 8 godzin pracy dziennie to jest za dużo dla nas, bo z tych badań też wynika, że najmłodsi pracownicy do 24 roku życia pracują średnio o dwie godziny tygodniowo mniej niż e, pozostali, czyli e, no to ta starsza grupa, która średnio pracuje 41 godzin, czyli tak mniej więcej mhm. wychodzi po 8 dziennie. Więc nie tylko, że oni pracują jeszcze tam powiedzmy te dwie statystycznie dwie godziny krócej w tygodniu, to jeszcze bardziej czują się e, zmęczeni. zmęczeni. 8 godzin to jest za dużo. To zależy, jakiej pracy. Wyobraź sobie, że ty masz taką rozmowę, czyli intelektualnie jesteś bardzo spionizowany, nie? Jesteś, jesteś bardzo skupiony i teraz mhm. masz przez 8 godzin mieć takiego wywiadu, będziesz wykończony. Ja, ja, w, ja w swojej pracy to samo 8 godzin słuchania historii innych ludzi, nie, 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 nie mogąc się zająć swoimi myślami, swoimi potrzebami, jesteś wykończony. Ja jestem wykończona, ale jeżeli, jeżeli mamy taką pracę, gdzie jest czas na przerwę i czas na trochę prywaty, to to 8 godzin tak naprawdę. Jest, moglibyśmy z 4 godziny sobie spakietować i nie, nie odczuwamy takiego zmęczenia. No ale statystycznie jeśli 8 godzin pracujemy, to jest to sporo. Pytanie, jak pracujemy? Czy spędzając 8 godzin, ale szef nam zarzuca, że e, tak naprawdę tu kawka, tu nie wiem drugie śniadanie, tu papieros, więc tak naprawdę przepracowaliśmy, nie wiem, 4-5 de facto, to powinniśmy mieć wyrzuty sumienia? Bo nie przepracowaliśmy pełnych 8 godzin, tylko jak mówisz, w 4-5? Zastanawiam się, czy to chodzi o czas, czy to uh -huh. chodzi o jakość. Tak jak pójdę do dentysty, to ja się zastanawiam, czy on mi robi 40 minut zęba, czy po prostu jak najszybciej. Czyli jeśli się skupiamy na jakości, czyli na, wykonywanym, na wykonywanej pracy, i jeśli mamy takiego szefa, który się na tym skupia, to znaczy, że pewnie, że może tak to dokonaliśmy odpowiedniego wyboru. Oczywiście nie zawsze mamy możliwość, bo jak idziemy do pracy, to nie zawsze spotykamy tego szefa. A potem jak się okazuje osobą wymagającą, kontrolującą na nasz czas, to pytanie, czy tego chcemy. Pytam dlatego, że pokolenie wstecz mogłoby się uśmiechnąć na, na hasło, że 8 godzin w pracy to za dużo. No jasne, mogłoby się uśmiechnąć. Żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Więc, jakby, czy, czy nam to pomoże, że będziemy myśleć, że kiedyś było gorzej, że pracowało się po 12 godzin, albo pracowało się i w sobotę, kiedyś było tak i ludzie mieli właśnie tamte swoje problemy, które często niestety były zamiatane pod dywan. Ale przez to też byśmy mniej przebodźcowali, bo kiedyś nie było telefonów, nie było tych wszystkich świateł, klimatyzacji, i innych rzeczy, które na nas wpływają. Nasza odporność psychiczna i fizyczna teraz jest mniejsza, bo bardzo dużo się dzieje z zewnątrz. Jeżeli niemal co drugi pracownik odczuwa zmęczenie psychiczne, co drugi, to oznacza, że spodziewa się Pani nawet po pandemii się mówiło, że, że będzie jakby zatrzęsienie, jeżeli chodzi o wizyty w gabinetach psychologicznych. Spodziewa się Pani, że to jest już tylko trend wzrostowy? Że Pani będzie miała tylko i wyłącznie no, ja więcej klientów? Tak, ja to widzę. Ja to widzę, że ludzie potrzebują, wiesz, co drugi, czyli jedno z nas. Mm -hmm. Czyli jedno z nas powinien iść do terapeuty. No wychodzi, że ja jestem terapeutą. <laughs> <laughs> więc, więc wiadomo, kto będzie siedział po tej drugiej stronie. No to są ogromne statystyki. To są zatrważające liczby. Ja to widzę, że ludzi jest bardzo dużo. Bardzo dużo osób sobie nie radzi. Ja to yy, nie radzi sobie ze swoimi Myślami, przekonaniami, nie potrafi sobie tego wytłumaczyć, nie wie skąd to się bierze, ale u innych widzimy i widzimy, też widzimy że coś idą w złym kierunku, że są zmęczeni i jesteśmy w stanie im doradzić. Problem jest w tym, że sobie nie potrafimy doradzić. To są mechanizmy, które się właśnie wyciąga, otwiera podczas psychoterapii. Terapeuta wyjaśnia, czyli edukuje, a z drugiej strony pokazuje jakie są możliwe zmiany, które na początku się też wydają strasznie trudne. No bo teraz sobie wyobraź, że miałbyś coś zmienić w swoim życiu, jak pozornie się wydaje, że wszystko dobrze funkcjonuje, tylko że jestem strasznie zmęczona, jest i, i puchnę i nie wiem, mam cały czas problem z stawami. To to jest to jest efekt tego, że nie słuchamy tego ciała. Prze Przemęczamy się. Czy to się da wyleczyć? Tak, tak. Z tym się da pracować, z tym to, to, to da się oswoić. I, i może nie jest, znaczy może tak. To jest bardzo indywidualna ścieżka, ale nie znam osoby, która jak już wyszła z tego, nie powiedziała, że jest jej lepiej. i Już wie, co ma zrobić, żeby już nigdy tam nie wrócić. I wtedy przyjmujemy takie, taką odpowiedzialność za swoje życie, za swoje mm, decyzje. Ee, że mimo, jest, że jest ta sama sytuacja, pracujesz dalej w tym samym biurze, tylko inaczej się zachowujesz i jest Ci lepiej. Rozmawiamy 16 minut. Czuję, że to był dobrze przepracowany czas. Ale jaki mówisz, psycholog, psychoterapeutka, moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo za to Dziękuję spotkanie. Bardzo. To było Studio PAP. Dziękuję również Państwu. Do zobaczenia.